Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Na trzech czołowych miejscach bez zmian prowadzi Serb Novak Djokovic, za nim są Brytyjczyk Andy Murray i Szwajcar Stan Wawrinka. Dolnoślązacy poza pierwszą trzysetką. Hubert Hurkacz z Redeco Wrocław jest 329, Michał Przysiężny z Matchpointu 358, a Łukasz Kubot z KKD Wrocław 595. Kubot ostatnio gra raczej w turniejach deblowych i w rankingu gry podwójnej jest teraz na 20 miejscu. Zarówno Hurkacz, jak i Kubot myślą już o starciu Pucharu Davisa z Niemcami. Zwycięzca tego meczu zagra w nowym sezonie w grupie światowej. Niemcy przystąpią do spotkania osłabieni brakiem swojego lidera, Filipa Kohlschreibera. Zastąpi go młodzian Daniel Mazur. To na pewno zwiększa nieco szanse biało-czerwonych, choć i tak zdecydowanym faworytem tego starcia będą nasi zachodni sąsiedzi. Pojedynek Polska-Niemcy rozpocznie się już 16 września. Rankingiem zaczęliśmy i nim też kończymy. Czwarte miejsce w światowym zestawieniu najlepszych tenisistek wciąż zajmuje Agnieszka Radwańska. Po zwycięstwie w turnieju US Open na pozycję liderki wyszła natomiast Niemka Angelika Kerber. Na drugą lokatę spadła Amerykanka Serena Williams, trzecia jest natomiast Hiszpanka Garbine Muguruza. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl